Uczcimy minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego pierwszego przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 Daniela Tomasza Podrzyckiego oraz wszystkich naszych braci górników, którzy swoje życie oddali na posterunku pracy oraz ofiar ataku terrorystycznego w Francji. Dziękuję bardzo, można usiąść. W imieniu organizatorów dzisiejszej karczmy piwnej Anno Domini 2015 Komisji Zakładowej Halemba Wirek, Kopalni Węgla Kamiennego Bielszowice, Kopalni Pokój. Witam bardzo serdecznie gwarków, członków Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 na dzisiejszej karczmy. Bardzo serdecznie Was, koledzy, witamy. Witam naszych kolegów z Komisji Zakładowej Kreszewskiej Spółki Węglowej Holdingu Katowickiego oraz innych zakładów, którzy dzisiaj na nasze zaproszenie przybyli na tą karczmę. Bardzo serdecznie również Was witamy. Jest mi niezmiernie miło powitać na naszej karczmie przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 pana Bogusława Ziemka. Bardzo serdecznie witamy. Witam rzecznika prasowego Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 Patryka Kosele oraz naczelnego redaktora naszej gazety Kuriera Związkowego. Witam bardzo serdecznie przedstawiciela władz tego miasta w osobie wiceprezydenta Krzysztofa Mejera. Witam bardzo serdecznie prezesa zarządu Aquadromu Jacka Mogła. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli kierownic kopalni, dyrektora do spraw pracy kopalni Pokój Piotra Duszę. Teraz oddaję już mikrofon moim kolegom, którzy przywitają swoich przedstawicieli dyrekcji Skopa. Szczęść Boże. Bardzo serdecznie witam dyrekcję, znaczy zaproszonych gości z kopalni Bielszowice z dyrektorem Grzegorzem Żukowskim na czele. A ja powiem tak, widzicie tutaj na tym naszym transparentnym karczmie piwną pewną rzecz, która jest ważną. Witam serdecznie na obchodach 20-lecia istnienia Komisji Zakładowej na Komisji, na kopalni Halemba Wirek już teraz, bo ta kopalnia swoje przeżyła. Także bardzo dziękuję za to, że się chcieli tu być. Są, że się tu i witam Was bardzo wszystkich serdecznie. Ale zgodnie z tradycją witam przedstawicieli kopalni Halemba Wirek. Prosiłbym o powstanie wszystkich, ale tutaj reprezentuje dyrekcja kopalni, dyrektor do spraw pracy Marian Mazur, ale wszystkich naszych gości zapraszam. Znaczy witam i prosiłbym o powstanie wszystkich gości z kopalni Halemba Wirek. Dzięki bardzo. Chciałbym tak na początku, zaraz żeby potem nie było tak pompatycznie, bo jak już się napijemy, to będziemy się bawić, ale dziękuję tutaj panu przewodniczącemu przede wszystkim Komisji Krajowej Bogdanowi Ziętkowi za to, że nasza komisja istnieje, kopalnie nasze pedrują i chciałbym, żeby tak pozostało jeszcze przez kilkadziesiąt dobrych lat. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Zgodnie z tradycją, żeby nie przeciągać, karczma piwno Anno Domini 2015 uważam za otwartą i zapraszam do zabrania głosu Lisa Majowska.
Szanowni Gwarkowie, bracia Tiwi, witam wszystkich tradycyjnym górniczym pozdrowieniem. Szczęść Boże! Możecie się siedzieć. Przypominam wszystkim, że karczma piwna to wesoła, lecz zdyscyplinowana forma zabawy, przeplatana pieśnią i połączona ze zdrową rywalizacją pomiędzy dwoma tablicami. Na tablicę, bądź też ławy, patrzymy zawsze od strony prezydium i jego prezesa. Witam zatem serdecznie na dzisiejszej karczmie tablicę lewą. Oraz równie serdecznie witam tablicę prawą. Aby w czasie naszego spotkania ład i porządek panował, prawa przed wiekami ustanowione, wszemi wobec i każdemu z osobna wiadomymi się czyni. Karczmą piwną rządzi wysoki, a w sprawach piwnych zawsze nieomylne prezydium ze swoim zawsze nieomylnym prezesem na czele. Biada temu, kto mu się sprzeciwi. Na przykład wychodząc do odlewni bez pozwolenia. A już za chwilę na karczmie pojawi się ktoś, na kogo wszyscy czekamy. Ktoś, kto jest najważniejszą osobą karczmy piwnej. Ktoś, kogo powitać należy z honorem, godnością, ale przede wszystkim z głośnym śpiewem. A zatem cała karczma powstań. Odwracamy się gębulką do środka sali. Na prezesa dzisiejszej karczmy piwnej powołuje gwarka Romana Kurosza, niestrudzonego piwosza. Witam serdecznie wszystkich gwarków i chciałem was prosić, żebyśmy na początku przywitali się tak, jak tradycja górnicza każe. Czyli trzy razy odpowiadacie na moje powitanie. Szanowni gwarkowie, szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Witam was serdecznie i ogłaszam wszemi wobec wszystkim razem i każdemu z osobna, iż Urząd Prezesa Wysokiego dzisiejszej karczmy przyjmuję z honorem, godnością i na razie na cześć Boże. Kto nie pamięta tekstu, proszę wziąć sobie śpiewnik w dłonie. Rozpoczynamy zgodnie z tradycją od zaproszenia. Nie wymaga on postawy na baczność, tak jak przy hymnie państwowym, ale wymaga uszanowania pozycji stojącej. Karczma do hymnu górniczego! Górniczy stan, pełni nadzieję, niech żyje nam górniczy stan. Yeah.
Czy wszyscy mamy zdrowe prawa ręka? Nie! Bo ta sala ma jakieś złe prądy, ale co tam było nic słychać. Prawa ręka w oczy! Nie! Pana rzecz słyszał do góry i na serce. Swoje, co tego kamrata już ma co? Jąwarek! Jąwarek! Będący uczestnikiem! Taczmy piwnej! Anno Domini 2015! Zorganizowanej przez Komisję Zakładową mojej kopalni, Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, Najlepszego Związku w Polsce, uroczyście przysięgło. Wypełniać polecenia i podporządkować się dyktatorskiej woli Wysokiego, a w sprawach piwnych zawsze nieomylnego prezydium i jego prezesa. To jest pieśniczki ze śpiewnika, by tak można śpiewać. By da się bawić wesoło, na luzie, z humorem i jajami. W konkursach i zabawach by nabrać czynny udział i bardzo, ale to bardzo, by da chcieć wygrać, żeby zdobyć punkt do swojej ławy i przynieść jakiś kieszek stary. Przysięgu, nie obrażać się nigdy, mimo żartów sprośnych, dosadnych, prawdziwych czy zmyślonych, oraz autorom i wykonawcom tychże koło dupy wstrętów nie czynić. A teraz Gorgowie, pod prośbę, temp głosu górnika jest znany w całym kraju, a więc teraz go użyjcie, dajcie czar. Przysięgamy, że wypijemy jelotyna, która wytrzymają nasze łby. A jak się fez napierdolimy, to niech nas tutu odwiedzą, każdego do swojej teściowej, bo ona wie, co ze mną zrobić. Równie uroczyście obiecuję, że zaraz po karczmie budą się prosto do domu, nie zahaczając do rządu Agencja Towarzyska. Tak mi dopomóż. Ty, fantastyczny nastroju karczewny, ty złocisty napoju mierny. I teraz jeden, drugi wyszedł. Witam tych z lewicy. Witam tych, co nie mają żadnych poglądów. Witam tych, co kochają normalnie i tych, co kochają inaczej. Witam tych, co kandydowali i się nie dostali. I niech się nie starają. Witam wszystkich zaproszonych gości i witam tych, co się wpierdolili na sypa. Przypominam, że oprócz prezydium wszyscy Gwarkowie wobec siebie są równi. Dyrektor kopalni czy prezes jakiejś spółki jest szefem u siebie, a nie na karczmie. Zabraniam używania brylanteny i wazeliny oraz dawania buzi z dubeltówki. Zabraniam również zakładania jakiejkolwiek organizacji związkowej, która mogłaby zagrozić władzy szanownego prezydium. No tu może być jeden wyjątek. Możecie się założyć związek z takim jednym członkiem, którego mocie to będziecie mieli pewne. Powinienem teraz powiedzieć, że w nagrody będą też kary, ale jak widzicie, bo to już widać na tym stole prezydialnym, organizatorzy, czyli Komisja Zakładowa Trzech Kopalń, jak zwykle przygotowali fantastyczne nagrody, także jest o co walczyć, dlatego proszę was, żebyście się do konkursów ciśli, a my będziemy z kontrapunktami wybierać, kto do tego konkursu będzie mógł dostąpić zaszczytu wzięcia udziału. Wysokie, a w sprawach piwnych zawsze nieomylne prezydium nie ma zamiaru wygłupiać się samo i żeby nie być posądzonym o brak demokracji, pozwólcie, że na waszych oczach prezydium ukonstytuuje, powołując na stanowiska wiceprezesów następujących gwarków. Będą
to gospodarze dzisiejszych karczmy, których po kolei zapraszam do siebie. Na stanowisko wiceprezesa ze strony mojego lewego jaja powołuję Marka Przemysława Skupina. Jako pierwszego wiceprezesa ze strony mojego prawego jaja powołuję Marka Marcela Murawskiego. Ostatnio kandydował do Sejmu
lecz na szczęście do nas się nie dostał, bo miał jedno dwa głosy, swój i od swojej mamy. Jego żona jest mu bardzo wierna i w życiu zdradziła go jedno trzy razy, a zawsze z celów nadrzędnych. Pierwszy raz zdradziła go z prezesem spółdzielni mieszkaniowej zaraz po ślubie, żeby dostać mieszkanie. Drugi raz zdradziła go z rektorem Politechniki Śląskiej, żeby jej syn dostał się na studia. I trzeci raz zdradziła go miesiąc temu, jak mu brakło 800 podpisów na liście do rejestracji wyborczej. Powitajcie naszego kantora, pan Janek! Przewodniczących, ale również członków naszych podziękować za wkład, za trud. Bardzo prosimy tutaj, panie przewodniczący, za to, że z nami w tych trudnych, najtrudniejszych momentach, jeżeli chodzi o nasze kopalnie, o górnictwo, o nasze miejsca pracy, wtedy, gdy są zagrożone, zawsze z nami jest, jest na pierwszym froncie. Wszyscy, bardzo bym prosił o chwilę naprawdę ciszy. Szanowni Gwarkowie, wszyscy doskonale wiecie, obserwowaliście to przez od stycznia, co się działo w górnictwie, co się działo w kopalni węglowej. Wszyscy doskonale wiemy, że dzisiaj jedna z organizacji tych kas pilnych, kopalnia Pokój, miała być zlikwidowana. Ogłosił to nie kto inny jak premier tego rządu, Ewa Kopacz, w styczniu na konferencji prasowej, że cztery kopalnie, między innymi właśnie kopalnia Pokój, po raz kolejny miała być zlikwidowana. Cieszę się niezmiernie, że dzisiaj ta kopalnia funkcjonuje, że dzisiaj bawimy się na karstwie piwnej, że możemy być siebie dumni, bo nie tylko my, nie tylko szef, ale przede wszystkim to jest wasza zasługa, boście o te kopalnie walczyli i nie tylko o te, tylko też trzy, które miały być zlikwidowane. Dlatego dzisiaj mamy taki czas, że bawimy się, że jesteśmy na karczmie, natomiast jutro już wszyscy razem, tak jak tutaj stoimy z szefem na czele, będziemy musieli się zastanawiać i martwić, co będzie dalej z górnictwem i z kompanią węglową. Są różne pomysły, są różne zagrożenia. Ale my jesteśmy związkiem, wolnym związkiem zawodowym sierpnia 80. I w historii 20 lat, kiedy były zamachy na polskie górnictwo, na nasze kopalnie, na nasze miejsca pracy, nigdy nie powiedzieliśmy, że tak musi być i na to pozwolili. Za to chciałbym w imieniu moim jako przewodniczącego kompanii węglowej, moich tutaj kolegów i wszystkich członków z naszych kopalń bardzo serdecznie, panie przewodniczący, podziękować. Ale wojna jest przed nami, musimy ją wygrać.
Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu. Ale zanim do mój głos się powie, to zgodnie z tradycją trochę go obgodą. Szefie, Przemek powiedział, że jest ciężki czas. Dostał mnie pan odno z Igor, ale bez baterii. Po to, żeby ten ciężki czas już nigdy nie płynął. Po to, żeby ten ciężki czas został na tym Zygorze, a nasze kopalnie, nasi górnicy, wszyscy górnicy, nie tylko nasi członkowie, mieli spokój swoich rodzin i swojej pracy. Także tu bym prosił Zbyszka o przekazanie tego, o to, że ten ciężki czas, który nowe namalują, bo on nie jest, został w tym Zygorze zatrzymany. A Darka proszę o to, żeby przekazał taki drobny prezent, to jest taką nową rzecz, nowy nasz kilofek. Z jednej strony jest trochę taki bardziej wydatny, z drugiej jest taki mniej wydatny. Ten większy odcinek, ta szersza część mamy do rządu. Wiecie czemu? Bo tym jak się błędnie przypierdoli, to nie myślą wcale. A ta drobna część to jest taka główka orła. To jest po to, żeby prezesom, dyrektorom wydziumać z głowy te głupie myśli, które tam się rodzą czasami, bo jak ktoś robi, to się myli. Żeby te rozerwy tego gówna z tej głowy wydziumać i pracowali na rzecz kopalń i kompanii węglowej. Także wszystkiego dobrego, panie przewodniczący, proszę o zabranie głosu. Cześć Boże. Nie mogę sobie odmówić tego, żeby w tym dniu szczególnym, bo jest to przecież rocznica, 20. rocznica istnienia naszego związku na kopalni Alem Babinek, powiedzieć tu kilka słów. Żyliśmy, żyjemy, co pokazało ostatnie godziny, w bardzo trudnych, ciężkich czasach. I to był bardzo trudny, ciężki rok dla polskiego górnictwa. Ale myślę, że jak nigdy dotąd, zarówno my, społeczność górnicza, związki zawodowe, jak i społeczność całego Śląska w tym roku stanęliśmy na wysokości zadania i sprostaliśmy tym trudnym czasem. Bo przecież to jest dobra okazja, żeby przypomnieć, jak w styczniu tego roku tysiące ludzi wychodziły na ulice śląskich miast, żeby bronić kopalń, żeby bronić górnictwa, żeby bronić tego, co stanowi podstawę naszego życia. Bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia płacy i pracy. To jest również sposób życia, który tutaj na Śląsku ma szczególną wartość. Chcę podziękować Przemkowi, Marcelowi, Darkowi, Zbyszkowi, ale także każdemu z was z osobą. Wam, waszym rodzinom, waszym znajomym, waszym przyjaciołom, którzy w styczniu tego roku zrobili wszystko, żeby uratować te kopalnie. Bo zagrożone były wszystkie kopalnie. Może ta jedna, pokój w sposób szczególny, w ludzie śląskim, ale tak naprawdę każda z kopalń, z których przedstawiciele tutaj dzisiaj siedzą, była zagrożona. I to, że się to udało zrobić, to jest szczególny powód do satysfakcji dla was, ludzi sierpnia 80. Bo przecież jeszcze niedawno wcale nie było tak oczywiste, że wszyscy ramię w ramię staną w obronie górnictwa. Bo jeszcze niedawno wcale nie było tak oczywiste, że nie dadzą się zbałagodzić propagandzie, że Polsce i Śląskowi niepotrzebny jest węgiel. Wyrazy podziękowania dla was, członków Wolnego Związku Zawodowego Sierpnia 80, że od 20 lat niesiecie tą misję i udowadniacie temu krajowi, społeczeństwu, rodziny i dyrekcje kopalń, które również robiły wszystko, żeby nam pomóc w tej walce i samorządy. I to pokazuje, że jeżeli jesteśmy razem, to potrafimy zwyciężać. I niech to będzie również nauczką na te przyszłe lata, bo pierwszy raz od 8 lat mamy w Polsce zmianę władzy. Ta stara, zużyta, zatękła musiała
wielka w tym również nasza zasługa. Ale jest to również dobra okazja, żeby powiedzieć kilka słów na temat tego, że nie ma takiej władzy, która przyjdzie po to, żeby ludziom pracy żyło się lepiej. Że każda następna będzie przychodzić, żeby próbować nam odbierać to, co nam się należy. I musimy tego pilnować. I dlatego, jeśli ktokolwiek przyjdzie na waszą kopalnię i będzie wam mówił o tym, że nie chodzi o likwidację, że nie chodzi o zamykanie, ale chodzi tylko o to, żeby zamrozić, uśpić na chwilę, na 2-3 lata, a potem się to odbuduje, to nim skończy gadać te bzdury, trzeba go już z tej kopalni gonić. Bo nikt lepiej od nas nie wie, że czarne jest czarne, a białe jest białe. I jeśli się mówi o usypianiu, zamrażaniu, to mówi się o zniszczeniu naszych kopalń, naszych miejsc pracy i naszych rodzin. To podniesie rękę na nasz byt, będzie musiał z tą ręką się pożegnać. Szczęść Boże! Życzę miłego wieczoru. Panowie, ja też lubię szczególnie dyrektorem, to sięgają po pieniądze do pieniądze. Ja mówię, powiem tak, prosiłbym was, dziękuję bardzo, proszę usiąść, proszę o jeszcze kilka cierpliwości, bo moment 20-lecie naszej komisji zakładowej, nasza komisja zakładowa, jak ktoś nie wie, powstała na kopalni Nowy Wirek, później działa na kopalni połączonej Polska Wirek, dzisiaj działa na kopalni Alemba Wirek. To, co ta kopalnia przeżyła, co załogi tych kopalń przeżyły i dzięki temu, że dzisiaj tak funkcjonujemy, jak funkcjonujemy, jest zasługą Związku i Świętej Pamięci Daniela Wojciechowskiego i Bogusława Ziemka, to są rzeczy bez jakby dyskusyjne. Dzięki załogom tych kopalń dzisiaj także istniejemy. Ale chciałbym podziękować komuś szczególnie za może nie 20 lat. Za 19,5 roku chciałbym mu podziękować, nie wiem, za 19,3 mu podziękować. Człowieka, który do mnie jest oprócz jakby szefem związku, kimś, którego chyba nigdy nie dostrzegła, kimś, którego no, jest w stanie, jakby powiedzieć, powielić. Ani temperament, ani Boga, ani moja inteligencja nie jest go w stanie zastąpić. Prosiłbym tu na syna Andrzeja Szlipa. Panowie, ludzie ze kopalni Polska Wirek, Alemba Wirek, nie tylko, ale ze Wierzchowic, z pokoju, a teraz znają. To jest człowiek, który do mnie jest osobą, którego trzeba nazwać związkowcem, który słyszy na momentalnym stremieniu, który jest, żeby jego prawa święto przeszło, ale tam jest napisane krótko, panowie, w podziękowaniu za służbę ludziom. Sto lat, sto lat, nie żyje, żyje.
Dziękuję Ci serdecznie za to, za tą figurkę, którą oczywiście mogą przekazać.
bo jak dobrze wiecie, w sporcie szczęście jest wyjątkowo potrzebne, bo czasami jest wszystko, ale braknie odrobiny tego szczęścia, to niestety nic z tego nie wychodzi. Także w imieniu polskiej reprezentacji, która gra przede wszystkim dla Was, nie dla nas działaczy, tylko dla Was kibiców, wszystkich Was serdecznie na to wszystko zapraszam. Wcześniej oczywiście w małym spotku 18, również turniej międzynarodowy, który pewnie będzie przez Magię. Jeszcze raz Tablica lewa, powstań!
Rogowo Centrum M. Habas po raz pierwszy dla kontrapunkta tablicy piwnej lewej. Jo. Wagnera. Kontrapunkt lewej ławy. Melduje się na swoim stanowisku wraz ze swoją wspaniałą lewą ławą. Gotowy do rozpoczęcia szlachetnej, karczemnej rywalizacji. Wagnera lewej ławy. Obracamy się teraz wszyscy bulkiem do prezesa. Biedny kufel do lewej ręki, po prostu lewa. I teraz powtarzam się za mną. My, lewa ława. My, lewa ława. Na karcie my się melbijemy. Na karcie my się melbijemy. Bawić się razem chcemy. Bawić się razem chcemy. Głośno śpiewać będziemy. Głośno śpiewać będziemy. Piwkiem się fest opijemy. Do odlewni na przerwie pitać będziemy. Do lądu wody ze smakiem wpierdolimy. Prezydium się pięknie kłaniamy. Prezydium się pięknie kłaniamy. I na prezesa hasło mamy. I na prezesa hasło mamy. Prezesie Romanie. Prezesie Romanie. Nasz piwny hetmanie. Niech ci życie płynie, jak Wisła Gdańska. Niech ci zawsze stoi, jak lanca łańska. I na cześć prezesa i zawsze miałego prezydium mogę hasło. Ja wam trzy razy heja, heja, a wy odpowiadacie go, go, go. Heja, heja, heja! Obracamy się teraz, słuchajcie, biegulką do kandydatów z prawej ławy. Chcemy jej pokiwać i życzyć. Proszę prawego teraz tego dyskusja i wojsku Janowo Gminy na Kobietach prawa patrz. Dzieci z prawego łoża, a żona z prawobrzeży Warszawy. I do ślubu mu prawiczki. Na kontra punkta tablicy piwnej prawej powołuje Michała Prawego, Gwarka bardzo wesołego. Tablica prawa powstań, powitajcie z prezesa. A do nich też mamy taki krótki wierszy. Uwaga, jest teraz powtarzony.
reprezentacja tablicy lewej kłania się całej tablicy prawej i prosi o brawa. Reprezentacja tablicy prawej kłania się całej tablicy lewej i prosi o brawa.
dyrektorze, prosiłbym o ogłoszenie werdyktu. Tam jest. Werdykt prosty, wygrała zdecydowanie Ława Prawa. Dziękuję. Panie dyrektorze, prosiłbym pana tu na scenę, bo brawo za sędziego, prosiłbym. I panie dyrektorze, żeby pan pamiętał, kto robi na tej kompanii, to zapierdalo na tej kompanii. I kto musi pić z ręki takich kurwa dwóch czulów pracowniczych, dobrą panu ta figurka wróca. A teraz moim kolegom wiceprezesom chciałbym, żeby wręczyli także naszym pracowniczym dyrektorom. Jak nie wiecie, chcieli kiedyś dyrektora go spotkocie, tak poczęstował, to macie karafka z rynkowkami, żeby było pożar. I policja. Brawo! Brawo, tablica na coś, na sekretarstwo, przykładę, dzięki! Marku Marcelu, siadaj. Po raz pierwszy dzisiaj z wielką przyjemnością używam tej głowy, aby przyznać punkt po zdecydowanym zwycięstwie w konkursie Baba z Cycami. Punkt zdobywa tablica prawa!
Polski, którą przebyłem sam. A co? A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał, za te czarne, cudne oczy na serce duszy.
dwie rzeczy w jednym chcę załatwić. Chcę podziękować sędziemu za sędziowanie. Pan sędzio, proszę. I powiem tak, to jest pierwsza próba wypisania ze Związku Zawodowego Kadry i dozoru do sierpnia. To będzie pierwszy człowiek z dozoru, co nie w sierpniu, będzie miał koszulkę ze sierpnia. A to, że na Halepie Murek brakuje metrów na przodka, to dowodów w prezencie powerbacka. Wiecie, co to jest, nie? Jak mu kurwa będzie prądu brakowa, to się może to do życi wsadzić i pojechać. Wszystkiego dobrego. Kamil reprezentuje prawą ławę, punkt na tablicy prawej!
jako główna nagroda wszystkich prosiłbym otworzyć do kolegi Stronmana Rasi Karczmy 2015 nagroda dla dwóch osób na wyjazd na weekend w Góry do Szybko. Oh,
Prosimy nie rozlewać. Uwaga! Nie ma kropel tak dużo. Kolega ma na imię? Marek. Królem piwnym został Gwarek Marek. W imieniu organizatorów przede wszystkim chciałbym podziękować